złożyliśmy wniosek na niekomercyjne badanie kliniczne, eksperyment badawczy. Nasz wniosek znalazł się na liście do dofinansowania na niebagatelnym miejscu, bo na drugim miejscu w całym kraju, uzyskując blisko 18 milionów złotych dofinansowania. Dla naszego ośrodka, dla naszego szpitala jest to rzecz niezwykle ważna, dlatego że nie tak dawno, kilka lat temu, nasz szpital został przekształcony z szpitala wojewódzkiego w szpital uniwersytecki, został przekazany do Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby kształcenia kadr medycznych i nasz szpital stał się jednostką, która realizuje również ten obszar naukowo-badawczy. To jest projekt, który ewoluował dłuższy czas w naszych głowach. Rzeczywiście jest projektem nowoczesnym, innowacyjnym. Z tego co wiemy, nikt dotychczas takich badań pod takim kątem najprawdopodobniej na świecie nie przeprowadził. Na czym one polegają? Polegają na tym, iż chcemy zbadać wśród mieszkańców Opolszczyzny, całego województwa, to będzie łącznie 1500 pacjentów z już zdiagnozowaną chorobą związaną z miażdżycą. Chcemy ich zaprosić tutaj we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia do badań, na badania. To będą badania, zarówno takie typowe badania profilaktyczne związane z czynnikami ryzyka, tutaj mówimy o nadciśnieniu, cholesterol, palenie, styl życia itd., itd. Natomiast to, co jest najbardziej innowacyjne, to to, że my jednocześnie będziemy chcieli w sposób mało inwazyjny, ale bardzo zaawansowany i złożony z wykorzystaniem badań obrazowych, tomografii komputerowej, między innymi rezonansu, poszukać, czy te osoby, które na przykład już mają jakąś chorobę serca związaną z miażdżycą, czy chorobę kończyn dolnych związanych z miażdżycą są po zawale, nie mają przypadkiem miażdżycy w innym miejscu, tak? Czyli chorzy po zawale, czy nie mają miażdżycy w ośrodkowym układzie nerwowym, czy w kończynach dolnych i w ten sposób wykryć to na tyle wcześnie, zanim to da groźne powikłanie, ponieważ miażdżyca niestety jest cały czas główną przyczyną zgonów w naszym kraju. Najwięcej pacjentów umiera z tego powodu, ma różne powikłania i my chcemy, aby te badania wykazały, że jeżeli połączymy taką interwencję profilaktyczną z interwencją diagnostyczną w celu wykrycia chorób, o których potencjalnie mogą występować, jest duże ryzyko, że występują, ale jeszcze nie dają objawów i nasi pacjenci o nich nie wiedzą, i odpowiednio wdrożyć leczenie, profilaktykę, że to pozwoli ograniczyć te powikłania i zmniejszyć śmiertelność w grupie pacjentów zagrożonych zawałem, udarem, czy na przykład amputacją kończyny z powodu miażdżycy. Ten projekt, jeśli za kilka lat będziemy mogli mówić o jego wynikach, pozwoli nam w optymalny sposób dobrać leczenie dla chorych i leczenie profilaktyki. W związku z tym ograniczymy i te koszty pośrednie, i te koszty bezpośrednie, ale także te, o których wspomniałem, o które są niemierzalne. Szanowni Państwo, koszty leczenia chorób miażdżycowych w Unii Europejskiej to według danych Eurostatu rocznie ponad 111 miliardów euro. Jeśli spojrzymy Państwo na dane naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, to 21% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia jest wydawane na leczenie chorób miażdżycowych i tylko w aspekcie leczenia szpitalnego i poradnianego. Koszty te nie uwzględniają na przykład refundacji leków, które pacjenci będą brali do końca życia. Dobranie odpowiednich leków, akcje profilaktyczne, w którym momencie wejść z interwencją już terapeutyczną, to są cele tego programu, ale wspólnym mianownikiem jest to, aby ograniczyć występowanie miażdżycy, poprawić rokowanie naszych pacjentów i powiedzmy sobie szczerze, także ograniczyć te wszystkie koszty. Projekt Wielochorobowość również będzie w dużym stopniu realizowany w ramach infrastruktury Centrum Naukowo-Badawczego. To obiekt, który znajduje się na terenie naszego szpitala. Mamy wyposażenie, sprzęt diagnostyczny ze wszystkich dziedzin, których dotyczyć będą procedury w ramach projektu Wielochorobowość, czyli procedury kardiologiczne, neurologiczne, chirurgiczne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, rezonans, tomograf, ale nie tylko, to szereg innych sprzętów i aparatury medycznej, które będą wykorzystane. Rolą naszą jako centrum, którym mam przyjemność zarządzać, jest również aktywne wspieranie, jak powiedziałem, naukowców w przygotowywaniu tych grantów. To dopiero początek, rozpędzamy się i rozwijamy ten projekt, pomoże nam nabrać wiatru w żagle. Kolejne projekty przed nami, dzięki temu mam nadzieję, że będziemy
wzmacniać ten potencjał naukowy naszego szpitala klinicznego.